Witam w kolejnym odcinku z serii Historia Alternatywna. W tym filmie usłyszymy o dalszym rozpadzie państw Karolingów, o krwawym konflikcie pomiędzy Polanami i plemieniem Cedynian i przeżyciach młodego, piastowskiego poszukiwacza przygód. Zapraszam do oglądania. Ta dekada przynosi nam o wiele więcej informacji o plemieniu Polan niż poprzednie, co może sugerować, że wśród plemion polskich to właśnie Piastowie doszli do największej potęgi. Informacje, jakie posiadamy, pochodzą z kronik prowadzonych przez mnichów z klasztoru w Welechradzie na Morawach, uczniów świętego Metodego. Co do źródła pochodzenia informacji, nie możemy być pewni. Jak wskazują pewne teorie, morawscy mnisi usłyszeli o plemieniu Polan od samego przyszłego władcy tego plemienia. Jednak nie uprzedzając faktów, na początku dekady, prawdopodobnie w 881 roku, umiera dotychczasowy wódz Polan Siemowit, a władzę po nim przejmuje jego syn Wojciech. Nie posiadamy dalszych informacji o plemieniu, ponieważ przyszły władca opuścił swoje rodzinne strony w 886 roku. Jednak, jak zeznaje, ziemie jego plemienia rozcierają się pomiędzy wielkimi rzekami, co może sugerować, że Polanie do 886 roku podbili plemię Kujawian, a ich tereny musiały rozciągać się od Odry aż do Wisły. Jednak przejdźmy do samej postaci młodego Piasta. Jest on pierwszą tak szeroko udokumentowaną postacią pochodzącą z plemion polskich, ponieważ jego postać pojawiła się także w kronikach greckich. Miał on na imię Witosz i był on synem wodza Polan Wojciecha. Z racji tego, że opuścił on swoje plemię, można wywnioskować, że nie był on najstarszym synem, a którymś z kolei. Był on zdolnym wojownikiem, a także strategiem, co udowodnił w 887 roku, gdy wspomagał księcia wielkomorawskiego Rościsława w podboju plemienia Wiślan i był on jednym z dowódców tych wojsk. Następne informacje, jakie o nim posiadamy, pochodzą ze źródeł greckich i są datowane na 889 rok. Wtedy doszło do najazdu stepowych Chazarów na krymskie posiadłości cesarstwa. Witosz brał udział w obronie Greków jako jeden z istotniejszych słowiańskich najemników. Jednak wracając do plemienia Polan, w czasie podróży Witosza doszło tam do poważnych zmian. Jak podają źródła bawarskie, które informacje czerpały od misjonarzy obecnych w państwie połabskim, w 888 roku doszło do wielkiej bitwy pomiędzy siłami Polan i Ślężan, a wojskami Cedynian wspomaganych przez kilka plemion połabskich. Jak opisywali to Połabianie, w bitwie pokonano niemal wszystkich Polan i Ślężan, zniszczono ich grody, a także udało się pozbawić życia kilku synów wodza Polan. Najazd był niezwykle skuteczny, bo pozwolił Połabianom zdobyć wiele łupów i niewolników. Jednak to nie koniec tej opowieści, ponieważ w roku następnym doszło do krwawej zemsty Polan, którzy ruszyli razem ze Ślężanami na Cedynian, rozbili w bitwie ich wojska, spalili grody i złapali samego wodza, Wratysława. Jak opisywali to misjonarze, powtarzając po Połabianach, Polanie rzucili strach na okoliczne plemiona. Po tym, gdy wbrew prawom przyjętym przez Słowian, Polanie wzięli na tortury mieszkańców grodów Cedyni, nie oszczędzając nawet niemowlaków, które były rzucane na pożarcie psom lub do Odry. Sam wódz i jego rodzina byli torturowani długo, a ich ciała nie zostały spalone, po to, żeby były ostrzeżeniem dla innych, którzy będą chcieli zaatakować Polan. Podobno takie działanie wywołało furię wśród okolicznych plemion, ale na tym etapie bały się zaatakować. Możemy przypuszczać, że w 889 roku Polanie zajmują ziemię Cedynian. Przejdźmy jednak do innych obszarów Europy. W 880 roku umiera Ludwik III Młodszy, władca państwa wschodniofrankijskiego. Pozostawia państwo w rękach swojego małoletniego syna Ludwika IV. Jednak możni sascy i frankońscy są niezadowoleni ze słabych rządów kolejnych Ludwików, dlatego w kraju wybucha bunt, a siły możnych pokonują wojska Ludwika, a małoletniego władcę odsyłają do klasztoru w Magdeburgu, w którym wkrótce umiera w niewyjaśnionych okolicznościach. Tym samym dynastia ludwikańska się kończy. Możni nie byli w stanie wyłonić spośród siebie kogoś, kto mógłby sięgnąć po koronę, a żaden z nich nie miał przewagi nad innymi. W tej sytuacji państwo wschodniofrankińskie rozpadło się na osobne księstwa. Co prawda po stronie książąt frankońskich pojawiły się propozycje kierowane do Bawarczyków, by to władca Bawarii, Karlman Chciwy, objął tron wschodniofrankiński. Jednak ten
nie był zainteresowany tą propozycją. Do zmian dochodzi także w państwie zachodniofrankińskim. W 881 roku dotychczasowy władca Karol II Łysy umiera w zamachu, który został przeprowadzony prawdopodobnie przez katarskich możnych. Jednak to nie jest pewne. Władzę po nim przejmuje jego syn Ludwik II Jąkała, jednak nie cieszy się on władzą zbyt długo, ponieważ w 887 roku zostaje obalony przez możnych, a władzę po nim przejmuje Tilbaut z dynastii de Gournay. Tym samym w kolejnym państwie po Italii i państwie wschodniofrankińskim Karolingowie tracą władzę na rzecz lokalnych elit, jednak Ludwik II nie zakończył swojego panowania. Po tym, gdy musiał uchodzić z Paryża, znalazł schronienie w Akwitanii. Po tym, gdy doszło do buntu możnych, na czele których stał silnie antykatarski Tilbaut, możni z południa odmówili wsparcia, a po zwycięstwie buntowników odmówili uznania jego panowania. Po tym ziemie Akwitanii odłączyły się od państwa zachodniofrankińskiego. Na swojego nowego władcę katarscy możni wybrali właśnie Ludwika II Jąkałę. Wojnę domową wykorzystali książęta Barcelony i odłączyli się od państwa Franków. Co do Półwyspu Iberyjskiego, to w 885 roku dochodzi tam do poważnych zmian, ponieważ umiera dotychczasowy sułtan Muhammad. Tym samym sułtanat Umajadów rozpada się na kilka osobnych państw, które wkrótce potem zaczynają walczyć między sobą. Do podziałów dochodzi także na innym półwyspie, a więc na Półwyspie Apenińskim, gdzie w 884 roku, po śmierci władcy Italii Rudolfa, kolejne księstwa oddzielają się od tego państwa, jeszcze bardziej go osłabiając. Poważne zmiany zachodzą na Bałkanach, gdzie w 882 roku umiera dotychczasowy władca Bułgarii Michał. Jego najstarszy syn, Włodzimierz, przejmuje władzę, jednak nie chce podążać śladami ojca i powraca do tengryzmu, a wraz z nim część możnych. Tej sytuacji nie akceptuje część wasali, która szczerze przyjęła nową religię lub też nawiązała serdeczne relacje z cesarstwem. Chrześcijańscy możni wybierają na swojego władcę młodszego brata Władysława, księcia Szymona. Pomiędzy braćmi zawiązuje się walka, a kraj zostaje rozdarty przez wojnę domową, która kończy się dopiero w 884 roku, zawieszeniem broni. Władysławowi udaje się utrzymać u władzy, jednak Szymon przechodzi za Dunaj i zajmuje tereny Wołoszczyzny, gdzie zostaje władcą tego nowo powstałego państwa. Co do innych ważnych wydarzeń w tym rejonie, to w 880 roku plemię Dnieprowiczów dochodzi do potęgi na terenie Mołdawii, jednocząc okoliczne plemiona, a także te z terenu Bukowiny i Halicza. Powstaje zjednoczona, choć luźna konfederacja plemion. Oprócz tego w 881 roku Hazarzy na stałe zajmują tereny za Dnieprem, po tym gdy podbijają ziemię Pieczyngów, stepowego ludu, który zajął te tereny po Madziarach. Wielu Pieczyngów nie pogodziło się z porażką i zamieszkali oni na terenie Mołdawii, Wołoszczyzny, a także w Bułgarii, gdzie potem wsparli siły Włodzimierza. Przejdźmy jednak na północ, gdzie w 882 roku Jarl Sigurd Wężowe Oko jednoczy plemiona z Półwyspu Jutlandzkiego i w okolicach cieśni duńskich i podobnie jak Bjorn Żelaznoboki ogłasza się Kongurdem. Pozostając w temacie wikingów, to w 889 roku dokonali oni śmiałego najazdu na Bretanię. To, co początkowo miało być wyprawą po łupy, zakończyło się podbojem. Bretończycy nie zdołali zatrzymać zajadłych wikingów, którzy w ciągu kilku miesięcy zdobyli wszystkie ważniejsze miasta i zamki na terenie państwa, a także ostatecznie pokonali tamtejszego władcę. Poganie zajęli państwo, a następnie zaczęli się tam osiedlać, wprowadzając swoje wierzenia. To by było na tyle, jeśli chodzi o tę dekadę. Jak mogliście usłyszeć, chrześcijańskie państwa się rozpadają, a poganie wydają się rosnąć w siłę. Jednak jak będzie w kolejnej dekadzie, dowiecie się w następnym odcinku.